Cześć, jestem Pytella, a to kolejny odcinek The Binding of Isaac Afterbirth. Dzisiaj wracamy do przechodzenia challenge'y. No i teraz przechodzimy challenge The Tank, czyli Choke. Nie wiem, czy ktoś z was grał w gry typu MOBA i tak dalej, ale Tank to zazwyczaj postać bardzo helwiasta, o dużym pancerzu. No i o co tutaj chodzi? Przechodzimy ten challenge jako Magdalena, naszym celem jest pokonanie matki. Nie ma też roomów, są sklepy. Zaczynamy z kilkoma przedmiotami, jest to Bucket of Lard, czyli dwa harf kontejnery, ale zmniejszona prędkość. Towner Things, który pozwala nam niszczyć bloki. Ale zmniejsza nam prędkość, daje Harf Container. Infamy, który daje nam szansę na zredukowanie otrzymanych obrażeń. Oraz jeszcze, czy o czymś zapomniałem? A, no i mam też Yamherta, czyli standardowy Spacebar Magdy, czyli najwolniejsza postać, najwolniejszego challenge'a. No to spoko. Nagrodą za przejście challenge jest odblokowanie runy Anschluss, nie mylić z Anschlussem, na przykład Austrii, która daje nam taki efekt, że odsłania nam całą mapę. O, proszę! No, w końcu się przyda ten nasz skill. Daje nam to, że odsłania nam całą mapę. No i tam jeszcze ma taki opis, vision, taka ciekawostka. No i to w sumie chyba tyle o tym challenge'u, musimy pokonać matkę. O Jezus, on będzie trwał... Właśnie, zobaczcie, widzicie tutaj takie robaczki na ziemi chodzą? Patrzcie, je można zdeptać i pozostaje takie krwawe ślady. Zauważyłem to jakiś czas temu, no i chciałem się z wami podzielić, jakim dobrym człowiekiem jestem. I jak szanuję życie. Muszę mówić nieco wolniej i zauważyłem ostatnio, jak montowałem ten odcinek Skipera, że strasznie mi się nie podoba moja dykcja ostatnimi czasy. Jest taka szybka, chaotyczna. Are you a wizard? No spoko. No i w sumie rzeczywiście, wyglądamy jak taki troszeczkę... Jezus Maria, miałem powiedzieć, wyglądamy jak taki troszeczkę czołg, no bo wiecie, helfiasty, odporne na obrażenia, rozpieprzamy wszystko co się da. Problem z tym, że nie mamy obrażeń, jak kurde czołg! Jezus Maria, to będzie jakiś najgorszy run na świecie, no nie? Najnudniejszy. Ja tak sobie myślę, ile te challenge powinny trwać? No takie, gdzie dochodzę do matki, no to nie dłużej niż pół godziny, prawda? A Jezu, a z tym czołgiem to ja pierdzielę, nie wiem ile to będzie trwało, no w końcu mi się armata naprawiła. A propos to ja chciałbym jakiś damage na działo, bo teraz jesteśmy takim... Mamy pancerz jak, nie wiem, jak królewski tygrys, a mamy działo jak... Leichtraktor! Kurde, pieprzony swel. Niepotrzebnie użyłem tego Yamharta wcześniej, ale wyszedłem z butnego założenia, że nie dostanę w pierdzielu od bossa. Tak więc muszę przestać liczyć na takie rzeczy. A i z takich ciekawostek, o, Infamy coś na siebie wzięło. Z takich ciekawostek to właśnie dzisiaj odebrałem nowe sławki, których właśnie teraz używam. Znaczy nowe, te same co wcześniej, tylko stare miały upieprzony pałąk. Od przynajmniej roku. Tak więc odkąd działam tutaj na tubie, no to je ich używałem. Ostatnio używałem sławek brata, jakichś Razerów, Krakenów, nie pamiętam jakich. No i powiem wam, że to najlepsze słuchawki jakość cena, jeżeli chodzi o kategorię do 150 zł, tak więc polecam. A moim zdaniem są też warte dużo, dużo więcej. Tears i Shot Speed Up, zarąbiście. Bardzo lubię wykałaczki. Teraz jeszcze jak dostały boosta w tym Isaacu, bo dawniej one tylko Shot Speed zwiększały. O Jezu, 0,25. Naprawdę. Hurricane bodajże był taki czołg. Tak się, nie żebym się znał na czołgach, ale coś tam wiem. To był czołg, który rozwijał bodajże prędkość do 90 km na godzinę. To mi 90 może troszkę za dużo, ale my na razie mamy chyba pół kilometra. A teraz jestem przyzwyczajony do niegaszenia ognisk, bo teraz sobie robiłem te wszystkie boss rushe i hasze i tak dalej. Zostało mi już w sumie tylko na Samsonie, na Blue Babym, no oczywiście na Loście i Keeperze. No i będę musiał jeszcze raz to zrobić na Lilith, bo ja na Lilith przecież to zrobię na zwykłym Isaacu, bo stwierdziłem, że skoro wszystkie odcinki są ze zwykłego Isaaca, to zrobię sobie taką serię zwykłych, żeby już wam tam nie mieszać. Mamy jedną bombkę i możemy ją poświęcić, ale chyba się od tego powstrzymam. Jezus, prawie wszedłem tam tą skałę z tym, z bombą. Wejdziemy sobie tutaj. O, nie trafiłem, spoko. Na następnym piętrze liczymy na jakiś Roid Rage, no nie, bo ja nie wytrzymam z takim speedem. Proszę. No, wtedy mielibyśmy prędkość koło jedynki. Kurde, co za masakra. O, proszę, tutaj mamy tylko Donation Machine, jak miło. Nie, to crashowanie roków, no to ja już sobie daruję, ja liczyłem oczywiście na jakiś crawl space, ale ja się nie będę tyle wracał. Dobra, zostawię sobie teraz zdrowie, bo z tą Magdą to nigdy nie wiadomo. 17 serduszek, tam sobie kiedyś wejdziemy, ale nie teraz. O kurde! Ale broń Boże, nie teraz, bo... Co ja miałem powiedzieć? Jezu, znowu zapomniałem. Jakaś maskara Ewy albo Polyhemus byłby fajny, w końcu czołg, prawda? To czołg raczej się kojarzy, że nie strzela zbyt szybko. Monetka i tutaj mam jeszcze Yamhercika. Kurde, powinien po tych skałach chodzić. O, właśnie. Szkoda tylko, że ognisk nie mogę tak robić. Że... No, czy wy to widzicie? Ten zombie mnie doganiał.
Oni pewnie mają speed coś koło 0,4 czy coś takiego. A gdzie mój crawl space? Ej, crawl space powinien być, no ja nie wiem, jeden na piętro przynajmniej. Z tego ogniska też nic nie ma. Śmieszne duże pomieszczenie. Dużo skał, skał X oczywiście nie ma. Jak żeby inaczej. Kupę sami możemy skraszować, o to taki plus. Posiadanie Thunder Finks. Oczywiście lepiej zmieść Leo. Mimo tego, że ten item daje o, pół serduszka, o, kolejne pół serduszka, miło. Mimo, że ten item daje nam half container, ale uważam, że to jest jednak mimo wszystko niewarte minus 4 speed, minus 0,4 speed up. Znaczy, o kurde, no, wypierdzielaj. A jestem debilem największym, no nie? Jezus, jeszcze by to... O, fajnie, skała X. Jeszcze gra mnie chciała upokorzyć. Udało ci się, gro. Znaczy nie, no dobra, sam się upokorzyłem już. Nie będę wszystkiego na gry zwalał. No tutaj chociaż niech coś będzie. O, jesteś. Jaka bieda. My się tam jeszcze wrócimy. Koniecznie tam ten donation machine. Właśnie, Bloodbug zwiększa prędkość. No i daj half container, czyli będziemy jeszcze bardziej tankować. Użyjmy tego strzępa, bo ja zwariuję tutaj zaraz. Żeby nie użyć innego słownictwa. O, zwiększona prędkość, jak miło. A to jest taka ironia losu, bo nie wiem, czy oglądać odcinki ze zwykłego Isaaca. Ale to zawsze jak dla siebie grałem z zwykłym Isaacu, to zawsze gram Magdą. Dostałem jakiś item, który mi prędkość zmniejszał. Wtedy ich nie było dużo, to był jakiś tam The Virus. Kurde, już nie pamiętam, powiem wam, że z pamięci wam nie wymienię. Tego Eternal Heart oczywiście zostawimy. Ojej. Two of Clubs, no moim zdaniem było warto za miliard serduszek. Dobra, Devil Roomu nie było, a szkoda, bo oczywiście gramy pod Devil Roomy z taką ilością serc. Widzę, że szans na Angel Room jeszcze nie ma, bo nie odrzuciliśmy żadnej oferty z Diabołem. Retro Treasure Roomy, no to ja też się tej nie łudzę, że są na to jakieś szanse. Two of Clubs sobie zachowajmy, nie mamy jakiegoś pośpiechu, że musimy to teraz wydać. No kurde, ile hajsu, patrzcie. I co? I nie ma kluczy do sklepu. No, gro, jak mi nie dasz Bloodbaga, nie, albo ten ból, jak grasz na Donation Machine i dostajesz Eve Bug. No, kurde, naprawdę? Nie no, ja więcej nie wchodzimy do Crystal w takim razie. Gra mnie oszukała. Nawet nie mogę go wysadzić za karę. Aha, to jest ten, Sacrifice Room, no to spoko. No to się poświęćmy może. O, jest, jaki teraz pokój z serduszkami byłby spoko. Albo wiecie co, użyjmy tego Two of Clubs. Bo prawdopodobnie tutaj? Jak to nie? Tam miał być secret room. O nie, 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 my tu umrzemy zaraz chyba. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Tam jeszcze jakiś Eternal Heart. No, liczyłem oczywiście na crawl space, ale nie ma co liczyć na takie rzeczy. Kurde, 8 half containerów, wszystkie puste. Szampańsko. A nie chciałem tego szarego serca poświęcać, bo a jeszcze może kiedyś się przyda. A przeciwników też powinienem crashować. W ogóle niech mi ktoś wytłumaczy, jak działa ten efekt shrink, czyli że przeciwnicy są tacy malutcy. Bo ktoś mi powiedział, że możemy ich zdeptać bez konsekwencji. To był Kamil Zarnecki. Kamilu, gówno prawda. Zawsze się traci serduszka, jak się to robi. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem, powiedzcie, może ja coś robię źle. No i mamy zasięg przyzwoity. O kurde, w końcu, bo ja gra sobie Lazariusem. Kurde, miałem dwa czerwone serca i poszedłem na hasza. I kurde, padłem tak w ostatniej chwili, że nazbieramy jakieś szare serduszka, czarne. Holy Mantle mi siadło fajnie, że na ostatnim piętrze, tuż przed haszem. No i byłem przyzwyczajony do takiego dupnego range'a, prawda? Jeszcze miałem shot speed 0,8, więc wiadomo, że te łzy leciały donikąd. Kurde, bardzo dobrze. O, Yamhert się naładował, miło. Kolego, teraz to będziesz miał roboty. O, proszę. W końcu nasz czołg tutaj nie zawodzi. Wspaniale. No bomberka może się jeszcze kiedyś przyda. Akurat teraz nie mamy aż tak dużego zapotrzebowania na bomby. No bo, o, bosik, proszę bardzo. Ja bym tylko wysadził tego śmieciucha w sklepie. Ale nie, mamy 100%, więc po co. Baterie, oczywiście baterie wykorzystamy. Ale to za chwilkę. Dobra, możemy raz dostać i nic się nie stanie. Kurde, easy fight, no. Easy fight, jak dla kogo. O, koronka, no dobra, oczywiście koronki sobie użyjemy, ale... Sacrificial Dagger, kurde, ja nie wiem, czy za coś takiego jest sens poświęcać swoje Angel Roomy, no nie? Dobra, weźmy cię. To jest Contract from Below, to mi się nie przyda, biorąc pod uwagę, ile mam czerwonych serc. Ciebie koronko jeszcze zostawię, do miłosierdzia Bożego, czy jakaś taka koronka na pewno jest. A to dlatego, że może nam się trafi jakiś dice, który pozwoli nam to przerzucić.
Byłoby spoko. O, Champions Belt, oczywiście. Szare serce też kupimy. Nad czerwonym się zastanowię. I pigułkę kupimy. Are you easy? Super. Czego my nie znaleźliśmy? No na przykład nie znaleźliśmy Secret Roomu. O, nożu, ratuj! Albo w sumie dobra, poradzę sobie. Jakby jest taki item, który daje nam permanentnego Aria Wizard, no nie? Ja pierdziele, kto to wymyślił. Ale z drugiej strony to ma swoje zady i walety, jak to mówi jedyny słuszny polityk w tym kraju. A mianowicie takie, że przy Aria Wizard co druga łezka leci na prawo, co druga na lewo, prawda? A w tamtym itemie jest tak, że te łezki lecą symultanicznie. Czyli jakby nie patrzeć, strzelamy dwukrotnie częściej, zupełnie jak przy 20x20, przy tych okularkach, prawda? No z tym, że tam, wiecie, z tym, że tam to ma jakiś sens, bo strzelamy w jednym kierunku, a nie w różne strony świata. O, dwa trupy na koncie Sacrificial Daggera. Jestem z ciebie dumny, jak z mojego syna, którego nigdy nie miałem. Ale zamierzam i pierworodnemu synowi dam na imię Sebastian, z pewnością. Niech ma imię po ojcu. Pewnie chyba nie ma takiej tradycji, chociaż mam babcię, mam babcię, która dała swojej córce na imię Regina. Jezus, ale ja zaczynam pieprzyć, naprawdę muszę nie mieć o czym gadać, że o rodzinie zaczynam opowiadać. Ło, dobra, kokonaty. Mamy trzy bombki, więc możemy zaryzykować, że tu będzie Secret Room, no i te podejrzenia okazały się słuszne. O, proszę, bateria, jak dobrze, tak się składa akurat, że potrzebuję leczenia. No tamte baterie sobie zostawimy, grida nie będę wysadzał, szkoda bomb. O, może tutaj jakiś crawl space? Ej, naprawdę, ja tyle kamieni już skraszowałem. Wow! Kurde, śmieciu cwelu, moje szare serce, trzeba było poczekać i kupić pod koniec piętra, no nie? Jezus, 11 minuta to jest które piętro? Nie wiem, czy to standard, ale właśnie tak sobie myślę, kurde, te moje materiały są za długie, tak samo jak ten materiał z Keeperem. O właśnie, tam was prosiłem o opinię. Za dużo komentarzy w tym temacie tam nie pojawiło. No, ale cóż, trudno. Że kurczę, odcinek taki zarąbisty, chore combo, ale mimo wszystko nie jestem zadowolony. O, spoko, dwa szare... A, no tak, Gałganie największy. Może nie ma ten treasure room, dlatego że to challenge, na przykład. Przepraszam. No i tam mówię, że bolą mnie takie challenge. No, znaczy takie challenge, takie rany, no bo kurczę, jest game, taki game break, jest naprawdę... Wszystko jest spoko, ale jest to takie długie, że mi się wydaje, że was to nie ciekawi. Muszę to powycinać wszystko, bo na pewno nie jest najciekawszą rzeczą patrzenie, jak obijam się po tych wszystkich piętrach, zbieram te klucze i tak dalej. Ja takie rzeczy lubię. Ja preferuję taki styl gry. O, właśnie. Staramy się zawsze mieć przynajmniej 5 monet. Już właśnie wiecie dlaczego. Mój blood bug! Kurde, a i tak mam... Ej, coś mi speeda zwiększyło. Chyba mam 0,65. Magda ma 0,85, Bucket of Lard zmniejsza chyba o 0,2, tamto o 0,4. Ej, ja użyłem tego Strength'a i mi chyba zostało. Tak samo, ej, patrzcie, od Champions Belta. Tak jest! Mamy Bloodbaga, zarobiście. Tutaj sobie chwilkę możemy pograć w sumie, albo nie, bo jest jeszcze sporo sklepów, a my teraz na sklepach opieramy swoją potęgę i siłę. No na to, bo zastanowię się, co jeszcze zrobić. Jak stracę te szare serduszka, oczywiście wiemy, że tak będzie. Chociaż nie, no, o kurde, teraz ten speed jest... No, teraz jesteśmy takim T34, no nie? Armatka 6,45. A tak w ogóle, tak się was zapytam, co sądzicie o tej dodatkowej statystyce, która jest pod shot speedem? W sensie, czy waszym zdaniem jest sens, żeby ona tutaj była? No bo nieco wydłuża tę tabelkę, może sprawiać, że jest nieco mniej przejrzysta. Mi w sumie pasuje, bo zawsze jakaś dodatkowa informacja. I przepraszam bardzo, ale coś mi kurczę wleciało do nosa. Ja wiem, ja co odcinek, to mam jakieś problemy z tym pieprzonym nosem. No właśnie, tak się kończy breakowanie grzybów. Jak się pozbyć szarego serduszka? O właśnie, proszę bardzo. Nie, dobra, my się tak możemy pobawić, ale po bosie i po sklepie. Właśnie, teraz zrobimy jeszcze tak, że na bossa idziemy po sklepie, no bo nam zwiększa szansę na Devil Room. O, 5%, ale zawsze coś. Ej, przyjaciele, proszę tej... No, wybuchnij! No, co za helfiasty śmieć. Ale spoko, mamy już przyzwoite tirsy. Poprawiliśmy speeda, zwiększone obrażenia. Shot speed też jest takim w miarę. No więc jesteśmy takim w miarę w porze czołgiem. A jeszcze coś... O, właśnie, chciałem sprawdzić, czy są seed na challenge. Są. To tak, wiecie, dla ludzi równie nieogarniętych, co ja. No, a jestem dumny, bo się podzieliłem z wami tamtą ciekawostką z robaczkami. Kto nie wiedział, niech daje lajka. Larry Robaczywa Dziunia w towarzystwie dwóch innych dziuń.
O proszę, ja mam pokój z bossem, ale jeszcze może tutaj nie wchodźmy. Tutaj chciałbym w sumie bombkę postawić, ale... No nie sądzę, żeby z tego były jakieś dzieciaki. No właśnie. Po co ja to w ogóle robiłem? Wow, kurde, bym się na takim śmieciu... Jakbym na takim śmieciu zdrowie stracił. O, szare serduszko. No dobra, chodź tutaj, kolego. Nie, no dobra, aż tylu szarych serc to raczej nie stracę. Co my tu mamy? No kurde! No, w mojej opinii druga najgorsza pigułka tuż po Tears Down. Jeszcze oczywiście zależy od sytuacji. No w naszej jeszcze jakoś sobie radzimy. No ale to było chamskie, gro. Dobra, mogło nam jeszcze speeda zmniejszyć na Magdzie. A miałem kiedyś speeda najmniejszego, jakim miałem, to chyba 0,2, bo bawiłem się Magdą i albo użyłem strzykawki, chociaż nie, jakieś przetasowanie statystyk, chyba jakaś ten... Chyba jakaś kostka tam mi siadła. Może w połączeniu razem z tym przelosowaniem statów. O, to jeszcze jakieś gówniksy. A donation maszyny wykorzystane. O, serduszko. Jak miło, szkoda, że nie szare. Tutaj niestety nie latamy. No to co? Szukamy... Aha, już miałem powiedzieć, że treasure roomu, ale nie, my szukamy sklepu. Ej, 15 minuta. Nie no, ja się muszę z wami ulitować. Przyraszuję spokojnie. A poza tym, ej, wy chyba... Jaka jest waszym zdaniem idealna długość odcinka? Chyba lubicie takie dłuższe odcinki, no nie? Znaczy, nie takie, które trwają 2 godziny, jak te pierwsze na moim kanale. Wiedziałem. O dupę rozbić te wszystkie grzyby. Ale ja wiem, że ten run jest no praktycznie wygrany, no bo... No aż takim noob playerem nie jestem, żeby sobie nie poradzić. Jaka waszym zdaniem jest taka idealna długość odcinka? Czy wolicie takie 40-minutowe, 50, czy godzina, czy na przykład jak już jest godzina 10, to już was nuży? Albo na przykład, czy to zależy od odcinka, czy co się robi? Bo mi na przykład się strasznie spodobało w Isaacu takie kombinowanie. Czyli wiecie, na przykład mam jeden klucz, co zrobić. Kurczę, to jest moim zdaniem chyba jedna z najfajniejszych rzeczy w tej grze. Jak poznałem Isaaca, zresztą to byłem do tej gry bardzo sceptycznie nastawiony. Na jakieś 15 kumpla chyba. Zobaczyłem, jak to wygląda i pomyślałem sobie, lol, taka prymitywna troszkę gierka, no nie? A potem pograłem trochę, o, Goldhoof, czyli zwiększona prędkość! Tak jest, o 0,15, to jest, nie wiem, jaki to jest beznadziejny ten spacebar, znaczy trinket. O, dobra, bo ostatnio się właśnie tak głupio wypieprzyłem na tych kolcach, więc musiałem to zrobić szybko i pokazać im, kto tu rządzi. O, Petrified Pub, jeszcze lepiej! Tylko, że teraz się pewnie skończą kupy, ale teraz go sobie podnieśmy. Kurde, ja nie wiem, czy to nie będzie lepszy niż to... Co to jest 0,15 do speeda? O, moje oko. Włożyłem sobie palec do oka przed chwilą, ja wiem, że tego nie widzieliście i bardzo dobrze, bo... Aha, i tak wam o tym powiedziałem, jest, ale jestem mądry, prawda? Chciałem ukryć swoją głupotę. A wyszło to tak jak maskowanie pierda Gimpera na streamie. Nie wiem, czy ktoś oglądał, polecam. Tego youtubera. Wow, wow! A przynajmniej jego pierdy. I takie fajne te pajęczarze, każdy kolorowy. Zupełnie jak w Szwecji. Wow! Wyskakuj tutaj. No jak to się nazywa? Ta ścieżka z tego... Z tej trującej mazi, kra, coś tam, nie pamiętam. No, kurde! Pigułki z... Miałem powiedzieć, zrehabilitujcie się, dostałem infested. No dobra. Czekajcie, właśnie zapomniałem, że muszę chłodzenie włączyć. O, już miałem pochwalić grzyby, że nie dostałem w pierdzielu. No tak. Jak żeby inaczej. Wooden Nicklet i Mom's Box. Nie interesuje mnie, to zobaczmy kartę. The Lovers. A, ciarajsko. A, bo jeszcze nie walczyliśmy z bossem, ale Grida wysadziliśmy, prawda? Prawda. Czemu mamy taką małą szansę na ten... Czemu mamy taką małą szansę na Devil Room? Przecież nie dostaliśmy obrażeń czerwonych na piętrze. Nie rozumiem. Tutaj możemy jeszcze chwilkę pograć. No ja się nie będę za 9 monet zabijał. Za 4 tym bardziej. Ej, kurde. No mam laka na poziomie 2, chociaż jakieś Pretty Flyer daj. Gramy do 30 monet, no nie? Tak, bo jeszcze 2 sklepy nas czekają. Nie no, podejrzewam, że jeszcze jakiś hajsik wpadnie. I dlatego nie lubię grać na maszynach w tej części Isaaca. To jest jakaś masakra. Spokojnie, śmieciu, mam na ciebie bombę przygotowaną. No, piguła jaka. Pss, żałosne. Pss, jeszcze serce dostałem, super. Dobra, to chyba możemy olać. Tamten pokój jest fajny. O, jest jakby to był wisielec ta karta. Ale byśmy tutaj lutu nazbierali. No chociaż w sumie, czy ja wiem, czy takie warte. Skrzyneczka, bomba i karta. Chociaż może to był karta na Devil Room. Tamtego nie mogę zniszczyć, dobra.
Że tamten grzyb powinien pierdzieć, no nie, żeby mnie kompletnie dobić. Dobra, nie ma co gasić tych ognisk i tak się tam nie dostaniemy. O, dobra, teraz sobie skillujemy walkę. W sumie mała prędkość nie jest taka zła, bo można precyzyjniejsze ruchy wykonywać. I na przykład, ej, naprawdę, ja, niewielu jest gorszych wrogów robienia dobrych uników niż na przykład prędkość 2-0, przy której można już kompletnie zwariować. Wow! Prawie dostałem. The Marked, no! Damage up i jeszcze oczywiście speed up. Czemu nie? Jak żeby inaczej? Oczywiście nie było żadnego Devil Roomu. Ech, zagrałem sobie zwykłą gramy o dwie monety. Hoppery, czyli mój znienawidzony wróg ze zwykłego Isaaca, ale tutaj dostał moim zdaniem troszkę nerfa, bo dłużej leci w powietrzu, łatwiej jest go wyczekać moim zdaniem. Te pociski też teraz lecą powoli. Do widzenia, no to sobie przebiegnę. Wisy to przecież, wisy nigdy nie stanowiło problemu w żadnej części Isaaca. Aglobajny, ja w sumie pamiętam jak byłem w szoku, jak już byłem takim zaawansowanym graczem w Isaaca, Platinum Gada miałem i pierwszy raz wszedłem w to gówno po nim, co zostaje jak się odradza i to dowiedziałem się, że to pełny serduszko obrażeń zadaje. Ło, dobra, właśnie niszczymy to wszystko. Ja tak się jaram jak dostaję jakiegoś Leo czy coś takiego i potem... Nie no, dobra, może... Nie no, używam zawsze, no dobra, już miałem powiedzieć coś, że biorę, a potem nie używam. Zupełnie jak ze spacebarami. O kurde, fajnie, że nie dostaliśmy tam tą łezką. Dwie bombki, miło. Może znajdziemy jakiś secret room już jeden znaleźliśmy. Curse room, ja nie wiem, czy ja chcę wchodzić, zastanowię się. Bateria, baterii na razie nie chcę i nie mogę użyć. Poliakta robaczki. Ło! A, nożyk nas uratował. Nie no, warty jest ten nożyk, jest spoko. Przede wszystkim zarąbiście wygląda. Potem się ocenia itemy w Isaacu. Nie po tym, czy jest przydatny. Wygląd. Zupełnie jak z kobietami. Nie no, żartuję oczywiście. Ważniejsze jest oczywiście, jakie skille daje nam taki... Daje nam taka... taki itemek. O, co za cho... Widzieliście, jaki mały gówniks? O nie, to będzie przesrany gość. No. O dobra, co szczęście, że oni mają mało health'a. Tak więc da się ich łatwo załatwić. Szczeszek nic nie wypadło. Tutaj będzie boss, no nie, a ja liczę... Wróżbita Maciej, no nie? O, i te czaszki latające też są wpieprzające, prawie tak jak te cholerne naj... Właśnie, nożem. O, pięknie! Zaknifowałem, no nie, jak w CS-ie. Chodź tutaj, kolego, na nożyk. Pięknie! Nie, nie, ja chcę zrobić sobie... Ejsik, kochanie, wszyscy nożem. Dobra, no to co, powtórka? Nie, nie, bo ten śmieciuk jest szybki. O, dobra. Tyle w temacie. Dobra, bo jeszcze się tym pora... Jakie to jest zarobiste! Ej, odkryłem nowe hobby w Isaacu. No, wyskakuj. Wyskakuj z hajsu. Co my tu mamy? O, kurde! No, a teraz... No, gro... No, nie, no, teraz na pewno tak. Bierzemy There is Options, czyli... Aha! Fajnie, że kupiłeś item, który daje ci bonusy w treasure roomach, których nie ma. No i blank card. Blank card byłby spoko. To jest naprawdę świetna rzecz, zwłaszcza jak się... Tylko jak się ma kartę odpowiednią. A ja nie mam. Dobra, jak jest... Jak już był sklep... Dobra, to ja nie będę może tych ognisk gasił. Jak tam z czasem? 21 minutek, okej. Okay. Czas przyzwoity. Zajmijmy się najpierw tym... O kurczę, tam jest odbijający pociski. O, bardzo lubię takich przeciwników. Patrzcie, skrzyneczka for free. O, pajączek w środku. Zawsze jakaś niespodzianka. Całe piętro nie jest zwiedzone, ale już nie będę tak się rozdwajał i rozmnażał. Poza tym mam 72% na Devil Room i bardzo chciałbym tego nie swaprać. I obiecuję wam, ubijemy wszystkie deale, jakie będą, nawet jak będą do dupy. Słowo. Kurde, o, robaczki, gnieciemy. Że ja nie lubię zabijać takich bezbronnych stworzonek. Mulliganów też nie. A ta gitara jest zarobista, no nie, gitarowe riffy rządzą. Dobra, no zyskałem X. Oczywiście żadnego Crawl Space'a nie odkryliśmy. Liczę, że grałem to zrehabilituje na ostatnim piętrze. Jezu, jak te pociski szybko lecą. Nienaturalnie wręcz. Wręcz jak walka. O! No dobra, chodź, goń mnie już. Jestem naspeedowaną Magdą. A, nie myśleliście, że będziemy mieć takiego speeda na tym challenge'u? Powinien wymyślić takie rzeczy, na przykład, o, w tym ranie robimy wszystko, żeby mieć dużego speeda, tak jak z tą Magdą. Dobra. I jest diabeł i ubijamy wszystkie deale. Mogę się nie odzywać. Cambion Conception.
czyli jak dostajemy serduszka, tam daje takie jakieś dziadostwa i Book of Sin, który daje nam nieco inne dziadostwa, na przykład Hierofanta. Dobra, przepraszam. I w końcu, po tylu latach, po miliardach lat oczekiwań, ja chcę w końcu znaleźć, no, komplet pokojów już nie znajdę. Pokojów, pokoi, jak zwał, tak zwał. Proszę bardzo, i biorę Blankarda i w końcu użyję go tak, jak natura chciała. A czyli co cztery pokoi będę sobie dwa serca robił. Piękne kombo, no nie? Tutaj możemy w sumie, możemy cię w sumie, koleżko, wysadzić. Curse Room, w sumie będę miał tyle szarych serc, że wiecie. Tam już nie będę wbijał. No, dobra, teraz użyj mi jednego. Było warto przedłużyć to nagranie o minutę. Jestem debilem największym, ale spokój, ej, jesteśmy przecież nieśmiertelni. Jestem nieśmiertelny jak każdy. Nic mi się nie stanie, widzę wszystko. Kto wie, z czego to jest po prostu przegość. No i ostatnie piętro, w końcu, boss arena. Tam się nie dostaniemy, no chyba, że tam będzie jakiś pokój taki śmieszny. Ej, mam strasznie dużo obrażenia, z czego to się wzięło? No dobra, teraz, aha, bo teraz podłapaliśmy jeszcze The Mark, bardzo lubię ten item. Chociaż The Pact chyba lubię bardziej. Nie wiem, musiałem się zastanowić. No ale wydaje mi się, że po tym Strength'ie nie zeszły nam statystyki. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ja to może jeszcze sprawdzę. Aha, teraz nie mam czego montować. W sumie zastanawiałem się, czy nie fajnie by było, jakbym zaczął odcinki wrzucać tak, wiecie, kompletnie bez montażu, czyli że włączam nagrywanie, nagrywam i nawet nie dodaję jakiejś animacji, bo zauważyliście na pewno, że zawsze jak się zaczyna, to jest takie no, rozjaśnienie ekranu. No i w sumie wtedy na pewno miałbym mniejsze problemy z chęciami, prawda, no bo zazwyczaj jest tak, że chce mi się grać, najgorzej jest z montażem, zwłaszcza z tym keeperem. Dlatego keepera nagrałem we wtorek, a on na tuby wleciał w poniedziałek następny. Tak to jest, a miałem dwa odcinki do przodu, bo jeden odcinek sobie zrobiłem tam kiedyś, jeszcze kiedyś. Dobra, ciebie sobie tutaj zostawię. Ale ja chcę jeszcze wejść do sklepu i zobaczyć, co tam jest. Tak koniecznie jeszcze przed matką. Dobra, już przyraszujmy troszeczkę, co mi się tutaj może stać. Knif him! Knif! Tak jest. O właśnie, teraz się bawię w knifowanie. O, spoko, bosik. Ale nie, jak powiedziałem, tak będzie. Musimy znaleźć sklepik. No, w 30 minutach około się zmieścimy. Knif him! Jo! Yeah! Kurde, co to za karta? Temperance. O! Miło. Temperance, dawaj! Wierzę w ciebie. Nie, nic z tego nie będzie. Ja to, kurde, wiem. Bloodbug! O! Przepraszam, że w ciebie zwątpiłem. O kurczę, jak fajnie. Ale mamy speedo! O, chociaż to się chyba nie stakuje. Chociaż wydaje mi się, że chodzę teraz szybciej. Tak więc może się oszukuję. O proszę, tutaj mamy sklep i szorka. Tak więc nie musimy za długo czekać. Weźmy sobie bomberki. The Hierophanta, jakby coś się nam doskwierało. Zobaczmy, co my tu mamy. Steam Sale. Czemu nie? Warto użyć. O, do widzenia. Tutaj mamy Are You a Wizard, super. Co to za karta? The Lovers. Weźmiemy to, kupmy sobie jeszcze kluczyk, tak żeby było śmiesznie. Two Prayers for the Lost, więc sobie jeszcze tam narobimy szarych serduszek na matce. Czemu nie? Będzie zabawniej. Żaden crowd space, żadne sekretne pokoje, trudno. Co tam? Nie chciało mi się czekać. Aż nagrywam z tego wszystkiego jeszcze jeden odcineczek. Dobra, i teraz ku The Hierophant. To był jakiś kliniczny przypadek, jakbym tutaj umarł, no nie? To jest niemożliwe. To musiałbym to mojej 5-letniej siostrze dać, ona by dała radę. Kurde. Ej, co jest? Dwa serca mi zabrała, czy pełnego? Pełnego zdrowia chyba nie miałem. Wskakuj tutaj. Knif him! Kurde, chciałbym matkę dobić nożem. Jeszcze, nie wiem, pewnie coś takiego już kiedyś zrobiłem, ale to dawno temu. Jo, kurde! Czy wy to widzieliście? Jak ten nóż napierdziela po ryju? Masz! Dobra, ja nie strzelam. Bęk! Zaknifowana! Idziemy jeszcze tutaj na diaboła. Co my tu mamy? O! Pentagram i... O kurczę, abandon. Zabiera nam... A zresztą zobaczcie sami. Zabiera nam czerwone serca i robi nam szary. Jeszcze Leviathan. Friends till the end. O, chodź tutaj. Are you a wizard? Dziękuję bardzo. Jestem najlepszy. Wygrałem. Chodź tutaj Polaroid, zdepczymy sobie robaczka.
I to w sumie tyle. Pamiętajcie o lajkach. Kurczę, bo ja widzę, że ostatnio jest ich mniej. Trzymajcie się. Cześć!